Wawwędka zaprasza na film. Siemano, mam nadzieję, że te filmy z Bornholmu jeszcze wam się nie znudziły, bo jeszcze chciałem powiedzieć parę rzeczy. Skąd ja się tutaj w ogóle wziąłem na tym Bornholmie, bo to nie takie oczywiste, chociaż sporo ludzi jeździ z Polski tutaj na trocie z plaży. Zdarzyło się tak, że jeden z kolegów, Zbyszek, czyli nasz, jak my go tutaj nazywamy, organizator, Zbyszek w ogóle łowi super, zna wyspę, zna miejscówki, podpowiedział bardzo dużo rzeczy, dzięki niemu w 90% my sobie połowiliśmy. Zbyszek gdzieś tam jeździł od wielu, wielu lat z ekipą tutaj na trocie, ale tak się złożyło w tym roku, że on do samego końca nie wiedział, czy będzie mógł jechać, więc ta jego ekipa już była skompletowana i wrzucił ogłoszenie na jednym z portali wędkarskich, że ma wolne miejsce i że jedzie, i że już był parę razy i że powinno być dobrze. Zgłosiłem się ja, zgłosił się Antek i jeszcze się zgłosił jeden kolega, Radek, więc wyszło nas czterech, więc zobaczcie sobie chłopaków, oczywiście z rybami. Jest pierwsza troć. Pięknie. Wiem ci, że tam chodziła. Srebro. Radek z rybą. Jestem od prowadzenia. Widziałem? Tak. No. Już mnie. Srebrerko, ale małe. O, masz mamy. Będą dobre ruchy. Dobra, dobra. To nie ma co się z taką rybą, to wiesz. Tak to się czasami kończy. Chciałem szybko odhaczyć, bo to była niewielka ryba. No i co, ryba się zaczęła szamotać. Hak wbity, przy paznokciu. No ale co, łowimy dalej. I mam też coś, co zobaczycie na koniec filmu, czyli niespodziankę z przyłowu. Trociowego oczywiście. Machamy, jeździmy, zmieniamy miejscówki dzięki Zbyszkowi, no bo Zbyszek ma tutaj obcykane wszystko, więc fajnie się łowi. Zobaczcie sobie na koniec, co się może zdarzyć łowiąc trocie w morzu. A tymczasem pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia nad wodą. Antek! Jest ryba! Dorsz! Dorsz! Takie trocie na Bornholmie. Abu Tobi.
A był w wodzie.